Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shirov, witam was na mojej farmie. Na farmie Pokemonów i małpa znów wali w drzewo. Boże, jaka ty jesteś irytująca małpa. Okropna małpisko. Totalnie. Totalna małpisko. Dobra. No dzisiaj będziemy sobie tutaj tworzyć. Już wam wszystko mówię. Na pewno będę chciał sobie bardziej zwiększyć poziom naszego obozu. Chociaż zastanawiam się, czy nie byłoby lepiej jednak zmienić miejscówki. Zmienić miejscówki, bo ta miejscówka jest ok, wszystko pięknie, ładnie, ale jest mało miejsca. Mało miejsca do takiego, wiecie, zewnętrznego ogarniania pierdzielnika. Myślę, że to może być dla nas dosyć irytujące do roboty. Dobra, ogólnie plan jest jeszcze taki, że zjemy dzisiaj ziemniaki. Czemu nie zrobiłem strzał? To jest dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie. Czemu nie zrobiłem strzał? Pytanie, czy ja mogę zrobić strzały? Coś tam mogę. Dwie strzały. Czemu ja mam tak mało drewna? Bo małpa wali w drzewo, zamiast walić tam, gdzie powinna. Małpo, ja ci normalnie nastukam. Ty też? Głupiś? Ja tą małpę wywalę. Czemu wy tu nie pracujecie? Jak tu macie elegancko, fajnie. Małpa, chodź tu. To nie jest twoje drzewo. Małpa, zostaw to drzewo. Za małpiszą wrednie. Zostaw to. Chodź. Małpy powinny być grzeczne. A małpa jest niegrzeczna. Wy powinniście to robić we dwie. Jedna w jedno, druga w drugie. Masz harvesting. Czemu masz harvesting? Tu pracuj. No, we dwójkę tu pracujecie. Jest każdy szczęśliwy. Nie można było tak od razu? Tamten jest jakiś w ogóle zmęczony. Jest upset, okej. To w sumie nie przeszkadza. Ja mogę teraz zrobić więcej strzałów. Mogę 41 strzał robić. Łohohoho. Rokokoko. No, pracuj. Pracujesz. Ja ci nawet pomogę. 123 strzały. To jest ilość, no, która powala. Która powala, ale tych strzał potrzebujemy. Zrobimy sobie dzisiaj nową miejscóweczkę, bardziej otwartą, gdzie te nasze stworki będą sobie mogły bez problemu również spać, poruszać się. W ogóle zrobimy sobie domek taki, wiecie, prywatny swój. I na zewnątrz zrobimy bez dachu, bez niczego, bez żadnych ścian, ich miejscówki, gdzie one będą sobie mogły jeść, spać i robić co chcą. I myślę, że to jest najlepsze dla nich. Potrzebuję teraz wziąć owce. Owca. Chodź tu. Owco jedna. Daj to. Daj co masz w ręku. Będę jak Sejrowski. Ty masz pracować tu. Nie tu. Ty masz pracować tu. Pracujesz i robisz strzały. No. Tak ma być. Tak ma być, małpo jedna. No z nimi to normalnie człowiek się załamuje. Z nimi to się człowiek załamuje. Wredne się robią te istotki. Ja tutaj do nich z sercem, a one do mnie z pięściami. Ja je o coś proszę, one mają to w dupie. Czy ty pracujesz, no masz szczęście. Bo zaraz byłabyś wypędzona na manowce. Owca wypędzona na manowce. Dobra, to jest wzięte, to jest wyjęte, to jest dobrze, to jest niedobrze. Wypowiedziawszy, chciałbym teraz pójść i spróbować znów zawalczyć z tamtym stworkiem, z którym walczyliśmy na sam koniec w poprzednim odcinku. Ale mam tylko 5 sfer. To może być za mało. Gdybym nie marnował tych sfer, rzucając głupio, na przykład te zielone, które wyrzuciłem po prostu, to było dobrze. Ty śpisz? Ty żyjesz? Ty nie żyjesz. Coś cię zabiło. I chyba nie chcę wiedzieć, co cię zabiło, bo ja sobie z tobą nie poradziłem raz. Duża jest też wytrzymałość popsa. Wow! Dobre. My samym poruszaniem się możemy też im krzywdę zrobić. Fajnie, fajnie. Podoba mi się.
Niestety naszych dinusiów tutaj nie ma. Jest tylko Eikhtyr. Jaką płeć my tu mamy? Mamy mężczyznę. To jest facet, to jest facet, więc nawet nie schodzę. Nawet nie schodzę. Dobra, użyjmy teleporta, bo to chyba jest tak trochę bez sensu. Użyjemy teleportu, znajdziemy jakąś inną miejscówkę i tam już zaczniemy sobie powoli budować, żeby w razie czego nawet poprzenosić cały nasz ten pierdzielnik. Bo ta baza jest spoko, fajna. Lisie, co ty robisz? Fast travel. Ogólnie myślałem, żeby zrobić tutaj bazę na wybrzeżu. Gdzieś tu. Tylko problemem jest to, że tam ogólnie jest mało drzew. Chociaż, no, czy drzewa są dla nas problemem? No, może to nawet byłoby i lepiej. Słuchajcie, ty, naprawdę, to może być i lepiej. Bo zobaczcie, w teorii, no faktycznie jest tu mało tych rzeczy. Ale to jest nawet ładnie. W miarę prosty teren. Taki o tutaj. No nie? Prościutki terenik. Fajny terenik. Ej, no jestem nawet skłonny zrobić tu kolejną bazę. Nie mam kamienia ani paladyn fragmentów. O, nie problem. Kamyczki leżą dookoła. Trzeba tylko się schylić i je pozbierać. Bardziej będzie problemem paladyn fragment. Ja widzę coś zielonego, co błyszczy. Czy to jest lepszy pokeball? Tak. To jest lepszy pokeball. Mega sphere. Ile mi brakuje jeszcze? Dwóch patyków i jeden paladium fragment. Nie sądziłem, że tak będę szukał paladium fragmentu. No. No i paladium fragment, ale już widzę, że tutaj jest, więc spoczyj. Akurat tego potrzebuję. No i fajnie. I to jest taki naprawdę bardzo fajny, prosty terenik, który być może pozwoli nam nawet dobrze się rozbudować. Dobra. Więc tak. Na pewno będę chciał zrobić to tutaj. Jak to? Co się dzieje? Jaki to nasz problem? Halo, halo? Jaki jest problem? Gro, jaki to masz problem, że nie mogę tutaj tego postawić? Co? Jaki to masz problem? Przepraszam cię bardzo. Ja mogę jakoś moje Pokémony odesłać stąd? Wszystko jest pięknie, ładnie. Ale troszeczkę mnie to irytuje. W ogóle jest nawet slot na jedzenie. Small feedback, okej. Okay. To jeszcze nie dla ciebie, Shiro. To jeszcze nie dla ciebie. Szkoda, że nie da się jakoś ściągnąć. Bo teraz nie wiem, czy to jest to problemem. Muszę bez Deed Dreama tutaj przejść. Niestety, ale nie mogę tego zrobić tu. Zresztą mówię, jestem święcie przekonany, że problemem może być tutaj ten Deed Dream, który z nami lata i po prostu gra wyszukuje to jako kogoś blokującego nam cały tutaj ten management. Dobra. I spróbujmy teraz. To było tutaj. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Byłoby przykre, że nie możemy tego wybudować tutaj. Ale chyba jednak się nie da. Chyba to jednak nie była wina Deep Dreama. Ale to jest dziwne.
Dlaczego tego się nie da tutaj postawić? To jest idealne pole do budowy. Idealne. Powiedziałbym, że jedno z lepszych w okolicy. Mimo wszystko nie da się wybudować tutaj nic. Gra też w ogóle dalej nawet nie pozwala wybudować. Jeszcze są głodne. Teraz pokazywało, że mam limit bazy w ogóle. To też jest fajne miejsce, na przykład, które z chęcią bym również tutaj wybudował, ale też tego nie mogę zrobić. Które nie będące postawione outside the base zostaną rozwalone. No dobra, spróbujmy. Trudno. Zepsuło się, zepsuło się. I teraz pytanie, czy możemy to postawić. Nadal nie możemy tego stawiać, no kurde. Dlaczego? Teraz, co? No nie mówcie, że dlatego, że my byliśmy. Naprawdę, gro? Żartujecie sobie ze mnie teraz. Okej. Okay. Wyjaśnił się problem. Wyjaśnił się problem, więc git. Dobra, niech będzie to tu, czy bardziej się jeszcze przesuniemy? Dobra. Budujemy chyba, co? No, nowa baza, jak najbardziej. Myślę, że tutaj lepiej nam będzie z tym wszystkim. Okej. Okay. Powerbox complete. Obox complete, campfire na razie jest niepotrzebny. Wooden foundation. Właśnie też nie mam drewna zbytnio, nie? Mogę zrobić skrzynię? Ja mogę zrobić skrzynię. Nie mam drewna. Walls at the base. No dobra. Widzę, że tu jest troszeczkę ich aż nadto. W ogóle ten ma sadzenie tylko. Na pewno weźmiemy tą katatliwę do budowania w ogóle. Do budowania. Do kopania kamienia. O! Na pewno Fox Parksa 10 level również. Weźmy tą małpę na razie, bo ona może być przydatna. Jest do Medicine, na razie nie chcę. Na pewno to też pójdzie. To jest panienka. Mają to samo w sumie. To jest 10 poziom. No drugi poziom kopania. To jest bez craftingu. Dobra, tego też weźmiemy. No problem. O, jeszcze. Może jakąś owieczkę? Niech będzie owieczka. Ktoś się znów tłucze. Znów małpa tłucze? Nie, tym razem ten tłucze. Fast travel. No musimy się teraz tam dostać. Niestety, ale nie mamy już teleportu. Niedobrze. Nie mamy teleportu. Widzę, że to jest ta nasza baza, którą opuściliśmy, ale ona nie została zniszczona. To dobrze. Wiem, że nie będę miał już do czego wrócić. W sumie ja tylko ją tak naprawdę z tego co widzę to przeniosłem. Takie lambale się teraz będą mogły porespić w spokoju. Więc tak, stąd zbieramy drewno. Stąd zbieramy kamień.
Dobra, zniszczyć. Ojejku. Znaczy ja na przykład, mając tutaj teraz mounta, bo w teorii mam, tak? Dobra, wrzućmy to. Też nie mogę. Chociaż no coś tam się rusza. Coś tam się rusza. Jaki jest problem? Czego mam za dużo? Wszystkiego masz za dużo, Shira. Połowę. Wydropujmy. Myślałem, że się wycwanie, ale niestety. Drugą połowę również. Nadal wolno się poruszamy. To też wydropujmy. 128. No ale nadal mega wolno. Połowa połowy. I to jest to, że teraz najbliższy teleport mamy dosyć daleko. Na przykład jeżeli chciałbym zrobić kolejną bazę, bo może ja tą bazę niepotrzebnie zniszczyłem. Nie mówię, że nie. Overlaps you cannot build here. Chciałbym tylko mieć, wiecie, teleport, żeby szybko to przenosić, ale... A, nie możesz zbudować więcej bazy. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Mogę się niby tam dostać w jakiś sposób, ale to tylko w ten sposób. Szkoda. No chodź tu, głupi ośle. Głupi baranie. Co, ja będę teraz tak przenosił to wszystko? Kurde, no w teorii mógłbym z nim zwalczyć. 17 poziom, nie. Nie, nie, nie. Za dużo. Mamut. Jeszcze ciebie tu brakowało. Ty masz 38. Nie, no to byś mnie na hita strzelił i po pysku pyk, pyk, pyk i już koniec po mnie. Dobra, fast travel. Przepraszam, mogę? Dziękuję. Okej, okay. I co ja tu chciałem zrobić? Chciałem zrobić skrzynkę, żeby sobie to wszystko poprzynosić. Czy ja to mogę zrobić? No, too close to special boss or facility. Co? Mogę, dobra. Tu będziemy to budować. Tu zbudujemy dom na piasku. To będzie najlepsza baza ever. Tylko trzeba niestety się postarać, żeby to wszystko poogarniać. Chcemy to użyć, bo jestem, widzę, że głodny. I wróćmy się jeszcze raz po tamto. Zastanawiam się, czy wam tego nie oszczędzić, bo nie mam 18 minut. Wiecie co, ja wam chyba to oszczędzę. Bo trochę mi się pewnie z tym zejdzie. Wrócę do was po prostu jak to wszystko już poprzenoszę. Wiecie co, Shiro można lubić. Shiro można nie lubić. Shiro może edytować, Shiro może robić wszystko, ale Shiro robi jedno bardzo dobrze. Lubi sobie utrudniać życie, ale to z pewnością już wiecie. Moi drodzy, nagrywam to następnego dnia. Robię taką dogrywkę, tam miałem 18 minut chyba nagrywki, to jeszcze nam troszeczkę odcinka zostało. I zapytacie, czemu jestem tutaj. No, dobra, przenieśliśmy się tam, gdzie wam mówiłem ogólnie na początku. Tutaj już tej bazy nie ma, jak widzicie już nawet drzewka odrosły. No minęły około 2 dni w grze, więc no, widać, że tutaj naturka sobie delikatnie odpoczęła od nas. Przeniosłem wszystkie rzeczy stamtąd, więc ogólnie budować będziemy mogli sobie. Tylko ja, przenosząc rzeczy, zauważyłem pewną rzecz w tym miejscu. W tym miejscu. Bo ja sobie tutaj podróżowałem oczywiście stamtąd tu. I tak patrzę, a tutaj coś mamy dziwnego. Mamy coś dziwnego. Widzę, że jest jakaś skrzynka. I chyba jest to artefakt starożytny. Nie, to jest journal. Okej, okay. Kiedyś musimy to poczytać. Być może nawet niedługo. Dobra, magasfer. Fajnie. Troszeczkę gold coinsów. Tu już chyba więcej nic nie ma. Nic więcej tu już nie ma, więc możemy iść budować. Możemy iść budować. Ja sobie tu od razu naszego Eikhyra przywołam, bo to jest bardzo fajny stworek. Mega bardzo fajny stworek i bardzo przydatny stworek. Chociaż bardzo się zawiodłem pod tym względem,
że niestety, ale jeżeli jesteśmy przeciążeni, no to stworek również jest przeciążony. Troszeczkę przykre. Troszeczkę przykre, bo no, nam to utrudnia. Nam to utrudnia. Wiecie co, tak teraz sobie patrzę, że fajnie byłoby się jeszcze może... Fajnie może byłoby się jeszcze tam zmienić, potem widzę, że coś jest. A my w teorii tutaj wychodziliśmy. No, zanim jeszcze pójdziemy do bazy, wespnijmy się może tam. Tak z ciekawości. Oprócz tego, że tekstury się bugują. To może coś być. Nie no, naprawdę, mega mi się podoba to, że możemy się wspinać w tej grze. Jezu, jak to tak fajnie urozmaica tą grę. Coś pięknego. Coś po prostu genialnego. Genialne. Totalnie. Ciekawe, czy w ogóle coś tutaj będzie, bo być może my się wspinamy tak po prostu dla jaj. Na razie nic nie widzę. No i co, potem czeka nas zbudowanie. Aczkolwiek no, tamten teren jest znacznie lepszy. I ja to widzę osobiście. Że no, jest lepiej. Łatwiej jest rozplanować w ogóle bazę. Więc tak, zmieniamy sobie oczywiście miejscóweczkę. Dobra, jesteśmy. Co my tu mamy? Oprócz tego, że nic nie mamy. Trochę dzisiaj głowa boli, ale no może nie przegapię jakichś prostych rzeczy. Być może. Jakby to jakiś Pokémon był. Może Pulse, nie Pokémon, jakiś lepszy. Unikat może, czy coś? Jakiś shiny? Chyba nie. Chyba jest to po prostu miejscówka taka, o, po prostu, nie? Tak mi się wydaje. Takich rzeczy niby tu są, ale... Ale to raczej takie proste rzeczy typu drewno. No jakaś wieża tu też jest. Ale tu nic nie widać. Ja dam radę wspiąć się na tą wieżę. Może i bym dał się radę wspiąć. Dobra. O, Mashiro. No chyba nie dam rady się wspiąć jednak. Ale i tam chyba też nic nie ma. Teraz się zablokuje i będzie taki finał. Dobra. Być może jak będziemy mieć latanie, to się jakoś tam wyspniemy. Trudno. Sprawdziliśmy. Nic na górze. Na mnie daną chwilę nie ma. Być może jest coś tam, ale... Ale no właśnie. Mam dla was pewną niespodziankę, którą zaraz wam zademonstruję. Tylko musimy się cofnąć. Tutaj. I o co mi chodziło z tą nową bazą? Moi drodzy, tak naprawdę to żartowałem. I my już naszą bazę mamy. Tak, posiedziałem troszeczkę, poprzenosiłem te wszystkie rzeczy. No jak widzicie, jest super mocna zmiana. Mamy tutaj naszą farmę i farma działa w ten sposób, że pozostawiony POX po prostu daje te surowce, które są tak jakby jego stricte globalne. Mamy tutaj również warsztaty, mamy tu jedzonko, mamy też z tego co widzę już zrobioną kuźnię, tylko ta kuźnia troszeczkę jest przekręcona, no ale trudno. Hot springi, mamy 4 poletka, które są non stop tutaj, widzę, że ładnie podlewane. No te stworki mają drugi poziom kopania. To jest coś pięknego. To jest po prostu eleganckie. Tak samo Eikdir, przepraszam, też jest świetny do tego. Więc ja sobie czasami tego Eikdira naszego puszczam tutaj i cały czas tam to drewienko sobie zbierają. To jest naprawdę mega świetne. Coś genialnego. Dodatkowo, kochani, mamy już możliwość ulepszenia naszej bazy. I myślę, że właśnie teraz to przypadek zrobię. No zobaczcie, mamy taki fajny tutaj posążek. Kurczę, wszystko jest elegancko, w ogóle to mnie interesuje bardzo. Podczas budowania zauważyłem, że to właśnie się tam pali coś. Więc pewnie też chciałbym tam sobie przejść. Tutaj zacząłem robić paladium fragment, ale potrzebujemy wateringu. I tak, skrzynki zewnętrzne, oczywiście. No i taki domek podstawowy dosyć.
z wyjściem na piękną panoramę jeziorka. I widzę kolejne poki. Ja ich nie widziałem wcześniej. Bo wcześniej ich nawet tu chyba nie było. Dobra, to myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie coś upolować, nie? Jakieś ruszroura. I ten łuk też jest świetny, no. Też elegancki. Kurde, nie chciałem tego w ten sposób. Kurde, będzie trzeci poziom. Chciałeś Voxpark zwalić. Dobra, Rusher jest. Bardzo agresywny pulse. Nie mówcie, że to nie jest ładnie teraz. Kurczę, to jest taka fajna wioska. Czym wy jesteście? Capriti. Capriti, czym wy jesteście? 12 poziom. Może być ciekawie. Spróbujmy. Wow! No, naprawdę? Musiałeś mi to zrobić? Ja cię muszę jakoś blokować. Bo ty mi psujesz wszystko. Voxpark, z tymi normalnie wszystko psujesz. Czemu mi ją zabiłeś? Albo go, bo nawet nie wiem, jaka to była płeć. Kurczę, no. Dwa poksy, żeś mi przetrącił przed nosa. Chodzimy na górę. Mielibyśmy pewnie parkę, co? Mielibyśmy pewnie parkę. Nie uciekaj. Capriti. I strzelę tyłek. Chodź tu. Noż. Kurde. Ty robisz takie dziwne uniki. Ała! Dobra, walka Pokémonów. Noż, kurde, jak on jest szybki. Ty mi odbił to? 50%, ojej. 40 niecałe, 39 nawet. Czy ja nie mam... No kurwa, czy ty wyrzuciłeś mi sferę, naprawdę? Kolejna sfera poszła się walić. Dobra, przynajmniej go mamy. O, zbędzu na siebie. Ile HP straciłem? Jak głupek. Jak głupek. Jeszcze pacyfistę złapaliśmy. To jest w ogóle jakiś most. Jest jakiś mościk. Dobra. Tylko tak, nie mam już niestety strzał. W ogóle. Nie wiem, czy niedobrze byłoby się cofnąć. Chociaż może nie. Wiecie co zrobimy? Przejdziemy się tutaj bardziej na północ. A nuż może trafimy na jakiś teleport. Foxpax powinien mnie troszeczkę obronić. Tylko szkoda będzie znaleźć jakiegoś Pokemona, którego nie możemy złapać. Jestem głodny. W ogóle Aegir tyle żre. Normalnie mała świnka. O, jest przynajmniej Pokeball. Jakiś tam będzie. Czy ja coś zobaczę teraz, jak jest ciemno? No właśnie nie bardzo. Właśnie nie bardzo. Kunkanion troszeczkę jest ciężki do walki. Jeżeli byśmy coś tutaj spotkali, to mogłoby być problematycznie. Mam jakiegoś Tinamofa. 19 poziom, ja pierdzielę. O! Dobra, mega sfer. Chyba nawet zaryzykuję. Co to jest? Handgun ammo. Jest i złota skrzynia. Być może jakieś sfery ewentualnie, być może strzały. Silver key i mega sfer, okej. Okay. A czym tu jesteś? Elfidran. Coś fajnego. Tam są jakieś sfery przy okazji. No te Usinamu nawet byłbym skłonny zaatakować. Tylko może tamtą bardziej. 18, a tu jest 19.
Robin Quill. Kurczę, ile to jest nowych poków. Poków wypoków. Bristla? To w ogóle Jezu, ile tego tutaj jest narumane? Kurczę, mi się nudziło. W ogóle jak można było spędzić tyle czasu i wymyślić te nazwy? Naprawdę podziwiam. Kolejna skrzynia. A w niej mega sfery, palladium. Fajnie, ale przydałoby się jeszcze... Czemuś to użyła. I super. No, no to nie mam już tego. Pre-Palliance Divat. Nie wiem, czy oni są przyjaźni, czy nie. Nie, odpowiedź nie są. Łeb. Dobra. Dało nam się go pokonać. I on też zniknął. Szkoda. Jeszcze floppy został, okej. Okay. Tylko, że nam to znikło. Ciekawego, tylko strzały. Armor is damaged. To tyle było, jeżeli chodzi o walkę. To jest jakaś wioska. Na północy jest teoretycznie teleport. Więc również bym nawet był skłonny się do niego dostać. Ja teraz nic nie widzę. Nic, a nic nie widzę. Jak padnę na jakiegoś poka, to będzie lipa. A tu jest ten Cinnamon. Tak, jest Cinnamufa. Czy ty nie trafiłeś, Fox Sparks? %12. Uuu. 15. Nie mogę. Kurde. 4. No dobra. Mamy cię. To level 18. Fajnie. Jak ty wyglądasz? Czy ja w ogóle mam cię wparty? Nie mam cię wparty. W ogóle mam troszeczkę jebnik w tych Pokémonach, no ale trudno. Greentail. Jak ty wyglądasz? Jak taka świnka. Jaki ty śmieszny jesteś. Jaka mina do spania. O, ale dźwięki masz nieprzyjemne. Dźwięki to on ma nieprzyjemne. Ja mogę jakoś tam wejść? To jest dobre pytanie, za 1 000 000 punktów. Chyba nie. Może jakoś po skałach? Ty w ogóle naszego Fox Sparksa tutaj ogarnę, żebym cokolwiek widział. Bo nie widzę nic. Zaraz się spieprzę. Zobaczymy, czy pod taką skałę też wyjdziemy. No, wyjdziemy. Czekoladzonka jest bardzo sprawna. No, ale nie aż tak. Nie aż tak jest sprawna. Dobra, tu się udało wejść. Kolejny Cinnamon. Jest na cholerny przeklęty teleport. Tu znów coś jest. Wow! Helpzyr! W ogóle jakieś soniki są.
To czemu ich nie mamy? Floppy mamy chyba. Mamy floppy. To takie dziwne jest. Wow. Jest jakiś stworek. Jest akurat przy naszym teleporcie. Troszeczkę przykre. Może nas nie zaatakuje. Dobra, fast travel unlocked. Wróćmy do bazy. Dobra, ulepszmy sobie bazę, bo to jest dosyć istotne. No maximum number of bases niestety nadal jeden, ale mamy już większego wrajeczego pulsa, znaczy number of pulse. Ulepszmy to. To dałoby radę zrobić. Build medieval medicine workbench i build high quality workbench. To też damy radę sobie nawet chyba teraz zrobić. High quality to jest tu. Potrzebujemy gwoździ i potrzebujemy sztabek. Potrzebujemy sztabeczek. Red production. Ja mogę naszego koleżkę? Możemy. Pracuj. Czemu ty nie chcesz pracować? No, ty pracujesz z drugiej strony, okej. Okay. Refining. To już pobudka? Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Jest takie fajnie oświetlone. W ogóle tutaj jeszcze będziemy musieli troszeczkę dać właśnie tych torczy, żeby to było jeszcze lepiej oświetlone. No ale tak to jest fajnie. Czy my tu możemy zrobić gwoździe? Możemy zrobić gwoździe. To też będzie trzeba ogarnąć. Dobra, tylko ile tego potrzeba? Ile tego potrzeba do high quality workbench? Potrzebujemy 10 gwoździ. No to piąteczka leci. No dużo, dużo to schodzi na tych sztabek. Bardzo dużo. Oxford tam sobie delikatnie robi. Bardzo dobrze. Możemy ci jakoś pomóc? Nie możemy ci pomóc. Ty musisz sam sobie to robić. Okej. Okay. Tamten sobie nadal plantuje. Ten sobie chyba... W sumie nie wiem, co on robi. Igniting tam było, ale nie wiem, co on robi. To w ogóle są już nawet zrobione nasze boróweczki. Mogłeś to... Połówkę wziąć? Mogę. Nawet połówka połówki wystarczy. Połówka połówki wystarczy. Dobra, pracujemy sobie trochę nad tym. Ekipa chyba wstała. W ogóle moglibyśmy jeszcze kogoś sobie zatrudnić tutaj. Kogo możemy zatrudnić? W ogóle te nasze stworki, to do czego one są? Do tego nigdzie nie mieliśmy napisanego. Posad the base, to nie. Tego już widzieliśmy. Tutaj jest. Nam się delikatnie level zesynchronizował, ale to też nie jest problem. Gardening. On ma medicine planting. Nie głupie. Powiedziałbym, że nawet bardzo nie głupie. Dobra, czy my coś jeszcze zdobyliśmy? Rush Rora. Teoretycznie. On ma... No, to jest taki dosyć słaby. Ten Fox jest bardzo słaby. Więc chyba... Najlepszym, tak naprawdę, takim momentem byłoby albo zdobycie kolejnego Eggdeera, żeby on sobie tam cztery ciupał, bo jak widzicie, on ma dwójeczkę, nie? Coś ładnego. W ogóle Melapakę to bym ściągnął, bo jest na razie nam niepotrzebna. I ty też nam jesteś potrzebny. Ty nam też nie jest potrzebny. Handworking może ktoś ma dwójkę. Podoba mi się ktoś, kto jest dosyć ambitny w tym aspekcie. Tak no właśnie nawet nie ma kogo. Teraz ten handworking ma jeden. No jeszcze Capriti mamy, no właśnie.
Ale to też jest tylko planting 2 i w sumie farming jedyneczka. Też taki bez super jakiejś tam jakości. Mamy też farming. Dobra, no chyba weźmiemy kogoś z handworkingiem i na przykład z cięciem drzewa. Ewentualnie kogoś jeszcze tutaj. W ogóle ta kaczka nie jest zła. Łak. Trochę jak fuck. Dobra, to nie jest głupie, bo w sumie watering jest potrzebny. Watering jest potrzebny. I chyba tylko tyle. Idle. Możemy jeszcze dać małpkę. Albo dobra, medicine. Niech będzie to. Niech będzie to w ten sposób zrobione. No i sztabek już mamy. Idzie tu ktoś do pracy, czy nie? Normalnie pracowników to ze świecą szukać. Czy ty nie miałaś pracować tutaj? Ja się mogę podnieść? Nie mogę się nawet podnieść. Ty możesz? Ciebie chyba mogę. Chyba też masz... Tak, masz crafting. Siadaj i rób. A raczej robimy razem. Zawsze w kupie siła, prawda? Prawda. No, można byłoby jeszcze może kogoś tutaj dobrać. Właśnie, sobie to rób. A ja sobie jeszcze ogarnę tą naszą ekipę, bo w tym też jest delikatny problem. Na pewno Igdira potrzebujemy. Vixie odpadasz. Chciałbym wziąć sobie The Dreama, bo The Dream to jest jednak postać, która no, coś tam sobie robi, nie? Ma jakieś tam swoje DPS-y. No wszystkie mam na 13, tylko jej nie mam na 13, ale to też nie jest problem. I być może zobaczmy sobie jeszcze w technologii. Może nam się coś odblokowało. Rushroar Saddle. Czyli możemy jeździć w tym Rushroarze. Na tym Rushroarze. Tutaj nic więcej nie ma. Submarine. Submachine, przepraszam, submarine. Możemy mieć kusze. I cooler books. Training dummy. To też ciekawe. Metal spear. Wiecie co, ja jestem chętny chyba do kuszy. Widzę, że na 14 poziomie już mamy megasfery. I nie jest to trudne do zrobienia. A na 15 mamy w końcu Nightwing Saddle. Też będzie mega super. Dobra, więc tak, jestem chętny, żeby wziąć crossbow. To nam 5 punktów. Widzę, że z pęgleta możemy zrobić rocket launcher. Też bardzo ciekawe. Coś jeszcze nam się odblokowało? Breeding farm to nie? A breeding farm jest dopiero tutaj, na 19 poziomie. Gigasfer. Coś ciekawe. Muszkiet dopiero 21 poziom. Metal armor to nas nie interesuje. Makeshift handgun. Mounted crossbow. Ojejku, ile to jest? Ile to jest poziomów? No zobaczcie tylko, ile to jest. Patrzę, czy coś się tu jeszcze odblokowało, ale nie widzę. Grenade. Legendary sphere. Też sporo tego. Jest nawet miecz. Zobaczcie, ile to jest poziomów. 50 poziomów. Wow. Totalnie wow. Dobra, ja bym zostawił sobie ten deck w ten sposób, co jest. Myślę, że nikogo więcej nie potrzebujemy tutaj. Czy wy coś robicie? Czy ty robisz coś? To waiting to craft. Aha, ty już nic nie masz. No dobra, to my możemy w końcu zrobić nasz workbench, tak? High quality workbench. High quality workbench niech będzie tutaj. To może byś mi pomógł troszeczkę? Co ty na to? Can be assigned? Foundation. W końcu robią. Dobra, 10 sekund. Zobaczymy, co możemy zrobić tutaj. Zobaczymy, co możemy zrobić tutaj.
Dobra. I tutaj mamy, moi drodzy, w sumie pelt armor. To musimy to jeszcze zrobić chyba dzisiaj, co? Jest nasz koleżka. Nie, Sasquatch. Sasquatch. Nie mogę cię przenieść? Nie mogę. Ty chyba nie masz craftingu, czy masz? Może i masz. Do roboty. Czy ty jesteś upośledzony? Pytanie retoryczne, wiem. Dobrze, coś pracuje. Coś pracuje. Czyli tak, potrzebujemy jeszcze oprócz tego... Potrzebujemy jeszcze oprócz tego, kochani moi... High quality, to już mamy. High quality, to już mamy. Plus jeszcze... Medieval Medicine Workbench. Tylko my tego chyba nie mamy. Medieval Medicine Workbench. Where is it? Tu jest. Blokujmy sobie to, bo to jest potrzebne. No i co? Załóżmy kolejny mundurek szkolny. No, teraz to jest fajne. To prawda? No więcej odkrywa. Więcej odkrywa. Defense 15, health 70. Defense 35, health 140. No i jest różnica. Plus Cold Resistance 1. Moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Palworld. Trzymajcie się. Hej, hej!